Cześć, mam na imię Asia i witaj na kanale Krzepki Maluch. Oglądasz film z serii Jak wychować dziecko, w którym odpowiadam na pytanie, jak to zrobić, bazując na konkretnych książkach. Tym razem jest to książka o tym, jak działa mózg dziecka. W opisie poniżej znajdziesz spis treści filmiku, podsumowanie, które możecie wydrukować i często na nie zerkać, oraz miejsce, gdzie można zakupić książkę. Ta książka to majstersztyk. Porównałabym ją do książki Mam Lam. Obie mają niesamowite wsparcie, otulają rodziców optymizmem i spokojem, tylko ta książka jest trochę bardziej naukowa. Nieskromnie powiem, że majstersztykiem jest również sposób, w jaki przedstawię Wam dzisiaj wszystkie najważniejsze fragmenty tej książki. W takiej formie, aby łatwo to zapamiętać. To jest petarda. Przejdziemy przez wydarzenia w ciągu dnia, w których możemy stymulować rozwój mózgu. A po szczegóły odsyłam Was do samej książki, po elegancki podział, co dokładnie na co i tak dalej. A po resztę zapraszam dalej. Zanim omówimy po kolei etapy dnia, w którym możemy stymulować mózg dziecka, chciałabym podzielić się z Wami takim fundamentem z książki, który powinniśmy znać, jeżeli chcemy mieć dobry wpływ na mózg naszego dziecka. Warto poznać budowę mózgu dziecka. Do pierwszego roku liczy się tylko zaspokojenie potrzeb i usunięcie źródła problemów. Do drugiego roku życia tak naprawdę naszą rolą to jest określanie granic, okazywanie empatii i czułości. Od trzeciego do siódmego roku życia z kolei nasza rola to pomóc w przypominaniu i skupianiu się. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: nie przejmuj się, że twoje dziecko cię nie słucha, przez cały dzień ciebie obserwuje. Zatem drugie takie zalecenie: podsuwaj dziecku dobre modele, pokaż, jak się zachowuje twoje lepsze ja, jak bronisz swoich praw, jak osiągasz cele w pracy, w relacjach, jak szukasz szczęścia. Mózg będzie chłonął jak gąbka. Kolejny punkt wyjściowy to wyznaczaj granice, ale zachowuj się żywiołowo i ciesz się bez ograniczeń, kiedy tylko sytuacja twoim zdaniem na to pozwala. Istnienie granic, które dziecko może przekraczać, gdy się na to godzimy, uczy je elastyczności i że niektóre normy zmieniają swoją funkcję zależnie od okoliczności. Obszar mózgu, który jest odpowiedzialny wyłącznie za rozpoznawanie ograniczeń, przestrzeganie ich i pomaganie organizmowi w radzeniu sobie ze związaną z tym frustracją, czyli nasza kora przedczołowa, odgrywa też najważniejszą rolę w osiąganiu szczęścia. Jakich jest zatem 7 reguł wyznaczania granic? Po pierwsze, szybko, zanim powstanie negatywne połączenie. Nie chodzi o robienie sceny, tylko aby zachowywało się tak, jak chcemy. Z wyprzedzeniem. Zawsze jest jasność i stała obecność w mózgu dziecka. Spójne muszą być, dotyczą obojga rodziców, spokojne i z pewnością siebie wyznaczane. Musi mieć pewność, że wie, dokąd go prowadzimy. Granice muszą być również wyznaczone z czułością, z jaką, uwaga, całujemy dziecko na dobranoc. Kolejny punkt wyjściowy to empatia. Ważne jest, aby zrozumieć siebie i odświeżyć słownik empatii. Może terapia rozwoju osobistego? Brak wiedzy o swoich emocjach to największy problem. Pamiętaj, że ty szykowałaś się do porodu i powitania nowego członka rodziny. Twoje dziecko nie. Niewiele jest rzeczy ważniejszych niż pomaganie dziecku, żeby czuło się dobrze same ze sobą. Pamiętaj, że dzieci są jak drzewo, którego przeznaczeniem jest pełny, nieskrępowany rozwój. Zaufanie do dziecka jest równe zaufaniu, jakie okazuje mu rodzic podniesionemu do kwadratu. Miej na uwadze te potrzeby dziecka, kiedy realizujesz swoje cele. Kolejny punkt to czas mija bezpowrotnie. Jeśli masz się na czymś koncentrować, to lepiej na tym, jak pięknie rośnie twoje dziecko. Widzisz, co chcesz widzieć. 6. punkt. Bądźmy też odpowiedzialni. Zajmujmy się też sobą. To wspaniała okazja nauczenia dzieci, żeby dbały o siebie i umiały docenić swoją wartość. Niech zarówno tata, jak i mama zajmują się dziećmi osobiście, bowiem najprostsze opiekuńcze gesty stają się tworzywem, z którego dziecko lepi potem swoje poczucie bezpieczeństwa oraz pełną miłości relacje z rodzicami i z otaczającym je światem. Jest to podstawą, na której zbudowany jest cały rozwój emocjonalny dziecka. Pamiętaj też, że za każdym razem, kiedy trzymasz dziecko w swoich ramionach,
szczotkujesz włosy, ściskasz albo odprowadzasz za rękę do szkoły, czy przede wszystkim bawisz się z nim, w waszych mózgach wydziela się oksytocyna, dzięki której stajecie się coraz bliżsi. Traktuj te drobne gesty jako cegły, z których budujecie zamek waszej przyszłej wzajemnej relacji, którą przecież buduje się codziennie. Jak już znamy tą podstawę, to teraz zabieramy się za typowy dzień z dzieckiem. Jakie elementy tego dnia są ważne z perspektywy rozwoju mózgu dziecka? Po pierwsze, uciecha, zabawa, radość powinna być zasadniczą częścią rozwoju dziecka. Pies ma zapach, delfin falę, a dzieci zabawę. Pozwól dziecku się wyładować. Cały dzień w szkole osłabia obszar mózgu odpowiedzialny za samokontrolę. Aby uzyskać pełną sprawność, obszar ten potrzebuje odpoczynku. Najlepszym sposobem jest pozwolenie dziecku na swobodną zabawę bez skrępowania. Szanuj chwilę, kiedy dziecko samo się sobą zajmuje. Różne zestawy do budowania są najważniejszym narzędziem w rękach rodziców pragnących pomóc dziecku w rozwijaniu zdolności postrzegania i tworzenia relacji przestrzennych między kształtami. Bo mózg nie widzi rzeczywistości takiej, jaką ona jest, lecz musi ją interpretować. Przy okazji zabawy opisuj wielkość, kształt, stan, naucz odróżniać prawo od lewego, przyzwyczaj dziecko do myślenia o przestrzeni, na przykład idąc do sklepu, pytaj, od której strony zakłada się spodnie, albo dokąd jest dalej, do supermarketu czy do szkoły. Myślisz, że ten arbuz zmieści się w torbie? Rysuj na przykład plan pokoju, w którym się znajdujecie. Róbcie miny i rozszyfrujcie, co one znaczą. Pamiętaj, że nie może zabraknąć ani potwora, ani szaleńca. Spędzajcie czas razem, bawcie się, a przy okazji korzyści płynące z dobrze rozwiniętej zdolności do postrzegania wizualnego i przestrzennego pomogą Twojemu dziecku lepiej rysować i pisać, opanować matematykę i zrozumieć stan emocjonalny innych osób, a przede wszystkim rozwinąć bardziej intuicyjny sposób myślenia. Kto by pomyślał, że zabawa w klocki będzie taka fajna? Jeśli chcesz osiągnąć takie efekty, baw się z dzieckiem w rozumienie i panowanie nad relacjami przestrzennymi. W czasie zabawy możecie również wykorzystać na przykład karty, które stworzyłam. Link będzie gdzieś tutaj, możecie sobie zerknąć. Rutyna. Dzień powinien mieć swoją rutynę. Dziecko czuje się bezpiecznie i spokojnie, kiedy jego mózg wie, co będzie się działo. W ciągu dnia pojawią się różne potrzeby. Zamiast zaspokajać te potrzeby od razu, uwierz w to, że dziecko może zaczekać. Dobrze, żeby mózg dziecka nauczył się, że trzeba chwilę zaczekać, na przykład na swoją kolej, zanim dostanie się to, czego się chce. Na pewno odczuje pewne rozczarowanie i niecierpliwość, ale jednocześnie nauczy się czekać na rzeczy z radosnym podnieceniem. A to jest cecha ludzi szczęśliwych. Niech pod koniec każdego dnia liczba zdań pozytywnych, którymi obdarowałeś dziecko, znacznie przewyższa liczbę wydanych poleceń, instrukcji i komentarzy negatywnych. Naucz dziecko mówić dziękuję i okazywać czuć wdzięczność. Nie wytykaj błędów językowych, tylko odwróć wiadomość poprawnie ją formułując. Pomóż dziecku myśleć. Wprowadzaj dziecko w swój tok rozumowania. Lepiej zrozumie wtedy to, co czujesz i czego od niego oczekujesz. Dziel się własnymi doświadczeniami, niepokojami i marzeniami. Pomóż dziecku kojarzyć. Córka ma na przykład ubraną pelerynę w paski. Możesz zapytać, co jeszcze jest w paski? Umiejętność przeskakiwania od peleryny w paski do zebry i marynarskiej koszuli to jedna z najważniejszych cech osób kreatywnych i inteligentnych. W czasie mówienia unikaj przerw i przeskoków. Nie skacz z tematu na temat. Szanuj tok myślenia dziecka. Jednym z sekretów doskonałej pamięci jest właśnie porządek. Podczas rozmów z mamą, mamy zazwyczaj opowiadają o tym, co się dzieje, co się wydarzyło albo co będzie. Matki bardzo dokładnie dopracowują opowieści, porządkują chronologicznie wszystkie detale, kładą nacisk na rozmaite szczegóły i starają się skupić uwagę dziecka na zabawnych lub pozytywnych momentach przeżywanych historii. Nie wiem, czy wiesz, że mózg ludzki ma naturalną skłonność do zapamiętywania rzeczy dobrych i odrzucania tych złych. Zapamiętywanie rzeczy pozytywnych jest kluczem do zwiększenia zaufania dziecka do samego siebie. Wspomnienia magazynowane są w części mózgu zwanym przedklinkiem. To takie CV. Jeżeli z niego wynika, że mamy w czymś doświadczenie, podejmiemy się nowego wyzwania wiedząc, że jesteśmy w tym lepsi.
Kiedy dziecko dorosły zastanawia się, czy może sprostać jakiemuś wyzwaniu, jeśli znajduje się tam pozytywne wspomnienie i dziecko potrafi do niego dotrzeć, w chwili podejmowania decyzji będzie nastawione bardziej optymistycznie i podejdzie do zadania z większą pewnością siebie. Świetnym sposobem, aby pomóc dziecku w ukształtowaniu pamięci o wysokiej gotowości, polega na cowieczornej rozmowie o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia oraz na przypominaniu przy różnych okazjach anegdot kojarzących się z podobnymi sytuacjami w przeszłości. O tym w książce znajdziecie więcej informacji na stronie 239. Jedna z najważniejszych informacji, jeżeli chodzi o rozmawianie, to pomóż dziecku, żeby mówiło to, co myśli, kiedy milczy. Pomóż mu stać się osobą bardziej asertywną. Chodzi o wyrażenie tego, co czuje i formułowanie własnych życzeń. Pomóż mu to bronić także w sytuacjach, w których będzie się czuło troszkę przestraszone. W ciągu dnia oferuj dziecku różnorodność. Ćwicz emocjonalne podniebienie dziecka. Czy wiesz, że noworodek przychodzi na świat z mózgiem niemal gładkim? Wszystko, czego uczymy dziecko, zostanie zapisane w formie połączeń na całe życie. Jest to ważne, ponieważ na przykład pomiędzy 2. a 5. rokiem życia dziecko dziennie uczy się 50 nowych słów. Niektórzy rodzice mówią około 300 słów na godzinę, inni aż do 3000. Ja osobiście myślałem, że mieszczę się tak w 20. Dlatego dziecko odniesie korzyści, jeżeli zetknie się z różnymi środowiskami i osobami, które wzbogacą jego umiejętności lingwistyczne. Poza tym mózg nie działa ani tak, jak nam się wydaje, ani tak, jakbyśmy chcieli. W mózgu emocjonalnym jest część, która nazywa się prążkowie. Odgrywa ważną rolę w rozwoju naszych gustów i upodobań. Obszar ten jest ściśle związany z uwagą. Rozpoznaje, które działania czy zabawy są dla nas najlepsze, analizując głównie 2 czynniki. Pierwszy to intensywność bodźca, a drugi to szybkość osiągania satysfakcji. Im bardziej nowatorski, sprawiający przyjemność, krzykliwy i szybki jest bodziec, tym łatwiej prążkowie zakochuje się w związanej z nim czynności. Problem polega na tym, że prążkowie może wchodzić w tego typu interakcje z ograniczoną liczbą obiektów pożądania. Zatem dziecko, które nawiązuje emocjonalne relacje z tabletami czy grami wideo, może stracić wszelkie zainteresowanie dla innych rzeczy. Takie dzieci mogą się wydawać mało uważne i czasem diagnozuje się u nich zaburzenia koncentracji, podczas gdy tak naprawdę są one słabo zmotywowane. Problem może się pogłębiać, bo jedynymi bodźcami przynoszącymi dostateczną satysfakcję, żeby konkurować z grami wideo o miłość tego prążkowia, stają się narkotyki, zabawa i seks. Pamiętaj, prążkowie jest strukturą, której trzeba pilnować i chronić, bo odgrywa ważną rolę w zaburzeniach związanych z uzależnieniami i deficytem uwagi. Ćwicz emocjonalne podniebienie dziecka po to, żeby umiało czuć różne smaki i cieszyć się wszystkimi odcieniami i fakturami życia, zanim wystawi się je na bodźce na tyle silne, że nawet ludzie dorośli czują się wobec nich bezbronni. Programy obiecujące rozwój intelektualny, na przykład Baby Einstein czy słuchanie Mozarta, nie mają żadnego efektu na rozwój intelektualny dziecka. Nie da się przyspieszyć naturalnego rozwoju umysłowego bez gubienia wartości. Zobaczmy chociażby transgeniczny pomidor. Wygląda, ale nie smakuje. Programy komputerowe zaprojektowane, by ćwiczyć intelekt dziecka, nie mają żadnego wpływu na jego inteligencję, gdyż nie potrafią naśladować sposobu, w jaki mózg dziecka uczy się i rozwija. Liczba operacji wykonywanych w ciągu sekundy przez tablet, z którego miliony dzieci na świecie korzystają przy zabawie, na przykład iPad 2, to 160 megaflopów. Megaflop to jednostka mocy obliczeniowej komputerów. Odpowiedni wskaźnik dla mózgu ludzkiego to 2,2 miliarda megaflopów. I tu pojawia się przerażenie w oczach rodziców. O matko, to ono będzie się nudzić w takim razie. I nuda jest matką kreatywności. Pozwólmy dziecku się nudzić. Ogranicz dzieciom ilość zajęć obowiązkowych, odłącz się od telewizora, daj czas, żeby się chwilę ponudziło i wyszukiwało za pomocą własnej wyobraźni nowe formy czasu. Dawaj dziecku przestrzeń, czas i narzędzia potrzebne do rozwoju tej wyobraźni, ale przede wszystkim szanuj chwilę, kiedy jego kreatywność dochodzi do głosu. W
wspieraj te pasje, które dają dziecku satysfakcję, w których potrafi się zatracić bez pilnowania czasu. W ciągu dnia mamy też czas na pracę. Nie powinniśmy nigdy pomagać dziecku w zadaniach, które potrafi rozwiązać samo. W książce na stronie 156 wyjaśnione jest, dlaczego tak się dzieje z punktu widzenia działania naszego mózgu. Jakiekolwiek aktywności, przy której dziecko zogniskuje uwagę na tym, co się dzieje w danej chwili, może mu pomóc w nabyciu umiejętności spokojnego koncentrowania się. Kiedy dorośnie, będzie umiało skupić się i relaksować. Możesz pomóc swojemu dziecku uniknąć rozproszenia uwagi. Kiedy widzisz, że zaczyna tracić wątek albo zainteresowanie, bądź kiedy już straciło, nakieruj znów jak najszybciej jego uwagę na to, co robi. Kiedy widzisz, że jest już bardzo zmęczony, umów się z nim, jaka część pracy ma zostać jeszcze wykonana. A gdy dotrzecie do punktu, który sobie wyznaczyliście, pogratuluj dziecku. Ważne, aby czuło satysfakcję z powodu wysiłku, które włożyło w wykonaną pracę. Naucz je panować nad bieżącą chwilą. Przekazuj instrukcje krok po kroku. Rozbijajcie to na etapy. Dzięki temu nie będzie czuło się przygniecione, tylko da mu szansę na właśnie na to panowanie nad rzeczywistością. Czyli na przykład uporządkujmy teren, na którym będziemy pracować. To jest takie przygotowanie. Potem podejmijcie decyzję, od czego zaczniecie, czyli ustalamy priorytety i wybieramy sposób działania, czyli planujemy. Przez całe życie będzie czerpało z tej właśnie lekcji. W ciągu dnia zdarzają się również smutne wydarzenia. To nie chodzi o to, żeby dziecku udowadniać, że się nic nie stało, tylko aby mózg przekonać o tym. Pomóż swojemu dziecku przetworzyć traumatyczne doświadczenia za pomocą obu półkul mózgowych, a będzie rosło pewne siebie i wolne od strachu. Jak to zrobić? Połączenie uścisku i empatyczna refleksja, która dezaktywuje intensywność emocji. Chodzi o komentarz, który otwiera pomost pomiędzy dwoma światami. Pozwala racjonalnemu mózgowi zapanować nad emocjami, a przynajmniej wysłuchać uwag. Kiedy przerażony człowiek mówi i opisuje, co się zdarzyło, jego lewa półkula zaczyna porozumiewać się z prawą półkulą, co dezaktywuje traumatyczne obrazy w mózgu dziecka. Są dwa rodzaje emocji, które przezwyciężyć można jedynie stając z nimi w twarzą w twarz. Jedna to strach, a druga zaś wstyd. Takie działanie aktywuje obszar zwany wyspą. Jej zadaniem jest zrozumienie nieprzyjemnych doznań i nadanie im sensu. I teraz jest ciekawostka. Od kilku lat wiemy, że kiedy obszar ten jest aktywowany, czujemy obrzydzenie, odwracamy głowy, zatykamy nos, żeby odciąć zmysł węchu, wyciągamy język, aby pozbawić się z ust paskudztwa. Ale również wtedy, kiedy wyczuwamy fałsz lub niesprawiedliwość. Dlatego jeśli chcesz zachować bliską więź z dzieckiem, pomóż im zbudować zaufanie do samego siebie i do świata, dotrzymuj słowa i unikaj posługiwania się kłamstwem, żeby osiągnąć to, o co Ci chodzi. Zgodnie z wynikami niektórych badań, prawdopodobieństwo, że dziecko zachowa się posłusznie, jest dwukrotnie większe, jeśli osoba, która je o coś prosi, zasługuje na zaufanie, ponieważ dotrzymuje słowa. Kolejne z wydarzeń dnia, które możemy wykorzystać, to czytanie. Zaszczep w dziecku miłość do czytania. Niech wybiera, co będzie chciało przeczytać. Czytając razem, trzymajcie je w swoich ramionach. Kontakt waszych ciał wytwarza oksytocynę, która buduje więź. W ciągu dnia prośmy również dziecko o współpracę. Mamy w genach pomaganie. Dziecko chce pomóc, chce z tobą być. Dziewczyny razem chodzą do WC, chłopaki na podryw, a my możemy powiedzieć, a teraz się ubierzemy. Gdy zadanie staje się pracą zespołową, staje się mniej groźne. Skutecznym sposobem, żeby dopomóc dziecku w podejmowaniu jak najtrafniejszych decyzji, jest pozostawienie mu swobody i ich dokonywania. Powinniśmy im pozwolić, żeby kierowały się przy tym swoim intelektem i ufać, że potrafi uczyć się na własnych błędach. Zamiast próbować każdy możliwy błąd dziecka, zastosujmy lepszą strategię. Nauczmy je, żeby miało do siebie zaufanie i dopomóżmy mu, żeby umiało wyciągnąć ze swoich potknięć pozytywne i negatywne nauki. Na koniec zostawiłam smaczek. W końcu te nagrody! Ale rozumiane jako wzmacnianie pozytywnych zachowań.
nie ma być to motorem napędzającym, ale miłą konsekwencją. Na przykład dziecko idzie się myć od razu po poproszeniu. Przygotuj mu wtedy kąpiel z pianą. Najlepiej, aby takie wzmocnienie było od razu, po trochu, jak jest już ciut lepiej, najlepiej o charakterze społecznym. Warto tu wspomnieć, że ważniejsze niż pochwała za rezultat jest docenienie wysiłku dziecka. Możemy również wykorzystać podsumowanie dnia. Mówiliśmy o tym wcześniej, ale tak dla przypomnienia. Porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło. Chronologicznie. Skierujcie jego uwagę na rzeczy pozytywne. Nie ma żadnego związku między umiejętnościami intelektualnymi a emocjami człowieka. Po prostu niektóre okoliczności w większym stopniu wymagają inteligencji emocjonalnej albo intelektualnej. Dlatego naszym celem jako rodziców jest rozwinąć je jak najpełniej, aby prowadziły ze sobą dialog. Jeżeli wprowadzisz w życie którąś ze strategii, jakimi się tu z Tobą podzieliłem, pisze autor, efektem powinno być coś więcej niż samo przetrwanie okresu dorastania dzieci i tego ja również Wam życzę. No i trzymam oczywiście za Was mocno kciuki, żebyśmy mogli lepiej wykorzystać potencjał naszych rodzin. Na koniec tylko przypomnę, że w opisie znajdziecie link do kartki A4 z podsumowaniem tego odcinka i książki. Możecie wydrukować i często na nie zerkać. No i wracam do żarcików na koniec. Dlaczego dziecko nie robi tego, co mu każe? Bo nie musi. Do widzenia.